Wykonamy teraz kilka ćwiczeń. Mamy za zadanie powiedzieć, jaka liczba jest zapisana za pomocą tych kwadracików. Zastanówmy się najpierw, ile małych kwadracików mamy w tym dużym kwadracie. Duży kwadrat to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wierszy. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolumn, czyli 10 wierszy, 10 kolumn. 10 razy 10, czyli 100 kwadracików jest w tym dużym kwadracie. To jest nasza cyfra setek. Jedna setka kwadracików. Wpisujemy 1. Ile mamy dziesiątek? Sprawdźmy najpierw, ile mamy w tym prostokącie kwadracików. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To są nasze dziesiątki. Mamy 10 kwadracików w takim prostokąciku. Ile jest takich prostokącików? 1, 2, 3, 4, 5 prostokącików po 10 kwadracików to jest 50. 150. Te małe kwadraciki oznaczają cyfrę jedności, czyli 3. 153. Sprawdźmy. Zgadza się. Zróbmy kolejny przykład. O, to jest ciekawe. Mamy dwa duże kwadraty po 100 małych kwadracików, czyli razem 200 małych kwadracików. I tu jest jeden prostokąt z 10 kwadracików, czyli 210. Jedności brak, czyli 210. Powinno być ok. Zgadza się. Możecie się zastanawiać, po co robić takie ćwiczenie. Dlaczego liczymy te kwadraciki? Zaskoczę Was, to się przydaje. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, że cyfra 2, którą tutaj napisaliśmy, nie oznacza po prostu 2. Ona jest na miejscu setek, dlatego to jest 200. Tutaj mieliśmy 200 kwadracików. Zróbmy jeszcze jeden przykład. 1 kwadrat po 100 kwadracików. 100. 1, 2, 3, 4 dziesiątki. 40 i 2 jedności. 142. Zgadza się. Możecie poćwiczyć teraz sami na stronie Khan Academy. Zapraszam.